Siema! Witajcie, zaczyna się weekend, piątek, 23 stycznia, pozostało 342 dni do końca roku, zaczynamy odcinek. Imieniny dziś obchodzą Kadok, Emerencja i Łukasz. Dzisiaj porozmawiamy o typowych problemach współczesnego człowieka. Przygotowałem listę typowych problemów, które także mnie dotyczą. Problem pierwszy. Zajęte wszystkie porty USB. Siadacie do komputera, chcecie włożyć pendrive'a, ale nie ma miejsca. Pierdyliard rzeczy i nie ma gdzie podpiąć tego pendrive'a i zawsze jest ten moment. Coś muszę wyjąć. Problem numer dwa. Brak klapki na baterię w pilocie. To jest bardzo niezręczne. Przychodzą do ciebie goście, siadają i leży tam ten pilot i na nieszczęście leży jeszcze tym tyłem do góry i widać, że goła bateria jest. To jest taki wstyd. Problem numer 3. Nieotwierający się filmik na YouTubie. Najbardziej co mnie wkurza, to jest taka dyskryminacja, jak ten filmik nie został udostępniony na urządzenia mobilne. Nie rozumiem tego, jakim cudem ktoś, kto wrzuca filmik na YouTubie, ma czelność nie udostępnić go na urządzeniu mobilnym. Czy jest w tym jakakolwiek logika i sens? Problem numer 4. Niemożność otworzenia puszki z napojem gazowanym. Kojarzycie, kiedy ten pstryczek tak przylega do tej puszki, że no, nie idzie tego podważyć. Nie masz paznokci, nie masz tipsów. Niemożliwe i szukasz, i nóż. Najgorzej jak właśnie gdzieś idziecie, jesteście w sklepie, kupicie sobie taki napój, wychodzicie, chcecie otworzyć... I wtedy widzicie, tak jakby wasz umysł tak w przyspieszonym tempie, tak leci w taka kamera ponad miastem, do pokoju, do kuchni. Widzicie, jak ten nóż tam leży w szufladzie i czeka na was, a wy jesteście tak daleko od domu, nie możecie otworzyć. O, idzie jakaś blondynka z tipsami, tak podejść do niej tak: hej, otworzysz mi puszkę? I ona wtedy sobie myśli: stary, to jest najgorszy podryw na świecie, na puszkę. A ty w ogóle chcesz się po prostu napić coli. Interesują cię tylko te tipsy, a w sumie ten jeden tips, który podważy i otworzy napój i wtedy będziesz mógł się napić. Problem numer 5, pozostajemy przy temacie otwierania rzeczy, to jest otwieranie jogurtów i tych wszystkich takich deserków. Kojarzycie, bierzecie jogurt, próbujecie otworzyć i to opakowanie po prostu tak po jednej i po drugiej stronie zostają takie nierówne kawałki tego opakowania i środek tylko tak odchodzi. Musicie to się babrać, w tym ręce są całe uwalone. Tutaj babracie się, tu wam leci, tu wam po ręce leci, spada, tu oblizujecie. No po prostu to jest cały dramat otwierania jogurtu. Jakby nie mogło być tak, że po prostu jest to tak skonstruowane, tak stworzone, że otwierasz i pięknie cały odchodzi, tak jak na reklamach. Po prostu wow, kupujesz coś takiego i po prostu jesteś przekonany, że to będzie ten właśnie moment z reklamy. Że doświadczysz tego pięknego otwarcia opakowania w ten sposób, ale nie! Zawsze jest, otwierasz, tu uwalone ręka, cała buzia. Jak ktoś wszedłby do pokoju, to powiedział: no idiota, no stoi, otwiera, oblizuje się, no idiota, no. Świętem na dziś jest dzień bez opakowań foliowych. Kończąc ten odcinek, chciałbym zapytać się was, co w ogóle sądzicie o 365 Vlog, o tym programie, co się wam podoba, co się wam nie podoba, o jakich tematach chcielibyście słyszeć więcej, o jakich tematach nie chcielibyście słyszeć. Twoje zdanie, tak, twoje, właśnie twoje zdanie się liczy. Napisz w komentarzu, co myślisz. Zanim skończę ten dzisiejszy odcinek, chciałbym zadać jedno ważne pytanie. Czy zjadłeś już pączka?